Przebudowa autostrady A4 to konieczność, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i ich pasażerom. Pytamy więc ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, na jakim etapie są prace oraz kiedy możemy liczyć na jej przebudowę. Trwają prace studialne. Podpisana została w 2019 roku umowa na analizę sytuacji wzdłuż autostrady A4 na Dolnym Śląsku, szczególnie od Katowic w kierunku zachodnim. Trwają prace studialne, analizy ekonomiczne, analizy inżynierskie, jaki wybrać wariant przebudowy, a być może budowy w nowym śladzie autostrady A4. Oczywiście jest to powiązane z drogą ekspresową S5 i z drogą ekspresową S8, które są projektowane. To musi być zintegrowane działanie i takowym jest. Budowa autostrady A4 po istniejącym śladzie, z tym, że zakłada się budowę nowej jezdni o trzech pasach ruchu i z budową pasa awaryjnego, przerzucenie ruchu na tą nową jezdnię i wówczas przebudowa obecnej autostrady A4. Przebudowa autostrady A4 zawiera dwa warianty. To jest tak zwana kombinacja druga, natomiast kombinacja czwarta pokazuje, że będzie częściowo nowy ślad autostrady A4, mniej więcej od węzła Wrocław Wschód do węzła mniej więcej Kostomłoty i dalej właśnie przebudowa po istniejącym śladzie. I trasa S5 mniej więcej zbieżna z przebiegiem wskazanym w rozporządzeniu ministra odnośnie przebiegu dróg, czyli od S3, od węzła Bolków do nowej trasy S8, ewentualnie do połączenia z nową trasą A4. Także jest to dosyć złożony proces, ale najważniejsze, że się dzieje. Mieszkańcy Dolnego Śląska na rozbudowę autostrady A4 czekają latami i trzeba przyznać, że czekać warto, bo rozbudowa tejże autostrady to poprawa przede wszystkim bezpieczeństwa, ale także jakości transportu. No właśnie, urzędnicy kreślą plany ciągle jeszcze na mapie. Czekamy na ich realizację.